Ewangelii świętego Jana. Uczniowie w łodzi ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi i przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: to ja jestem, nie bójcie się. Jezioro Genezaret i jego wzburzone fale, po których kroczył Jezus, to obraz świata pełnego ciemności i burz, co powodują zamieszanie w sercu człowieka. Jezus zaskakuje uczniów na jeziorze, którzy bardziej niż mocnych fal wystraszyli się jego chodzenia po jeziorze. Jezioro Genezaret ma głębokość ponad 50 metrów, ale cóż to jest wobec głębin rozpaczy duchowych, które mogą naprawdę przerazić człowieka żyjącego w naszym świecie? Głębiny ludzkiej nędzy grzechowej, zakłamania, czy nawet nędzy materialnej bardzo nas dotykają, jeśli tylko zachowaliśmy w sobie wrażliwość na biedę ludzką. Często nie wiemy, jak im zaradzić, jak zachować się wobec takich trudnych sytuacji. Chrystus ze swoim słowem do uczniów: nie bójcie się, ja jestem, niesie umocnienie dla naszego zatrwożonego ducha. Może jesteśmy jak uczniowie wystraszeni, lękliwi, niemniej jednak Pan do nas przychodzi w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. To trzeba widzieć i pokornie przyjąć Jego obecność. A Jego obecność to jest światło, to blask nadziei, to znak, że nie tylko jestem sam, ale że Pan daje mi umocnienie, jest ze mną. On podpowiada rozwiązanie na trudne sytuacje. Maryjo, Ty niesiesz nam Jezusa, wskazujesz na Niego, gdy spotykamy się z Tobą w jasnogórskiej ikonie. Pomagaj nam zapatrzeć się w Jezusa, w każdy Jego gest, w Jego słowo z Ewangelii. To jest nasze ukojenie i oparcie, gdy wydaje się, że giniemy. Każde słowo z różańca prowadzi nas do Jezusa. Każde spojrzenie na Niego prowadzi nas do odkrycia, że On ratuje. Dziękujemy Ci, Matko, że tak nas prowadzisz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.